Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam, witam szanownych gości. Miło po raz kolejny mi zaprosić Państwa do udziału w Festiwalu Książki. Miło dlatego, że Opole jest miastem festiwali. Różne rzeczy promujemy dzięki festiwalom, przede wszystkim muzykę, ale jest też miejsce w Opolu na promocję książki, promocję czytelnictwa, na spotkania z wielkimi autorami. W połowie czerwca taka okazja w Opolu do spotkania z autorami, do uczestniczenia również w koncertach muzycznych, bo festiwal jest wielowymiarowy, adresowany do odbiorców młodszych, starszych, ale przede wszystkim kierowany do tych, którzy interesują się książką bądź chcą się książką zainteresować. Ważne, bardzo mnie to cieszy. Kolejne wydarzenie związane z książką po ostatnim otwarciu nowej siedziby biblioteki. Ważne dlatego, że tak jak mówię, w Opolu festiwalowe Opole służy nie tylko do samej zabawy, ale również do tego, aby promować czytelnictwo, promować naukę, lekturę i wszystko, co się wiąże dobrego z książkami. Zapraszam. Szanowni Państwo, od pierwszej edycji festiwalu jesteśmy razem. To trzeci festiwal i w tym roku także proponujemy taki muzyczny przerywnik w całym tym festiwalu i coś, co będzie może i częściowo jego ozdobą. Jesteśmy rzeczywiście w bardzo ładnym miejscu, to jedno chyba z ciekawszych i ładniejszych miejsc na organizację koncertu i między innymi dlatego tak chętnie współuczestniczymy, przynajmniej w tym wymiarze muzycznym, przy organizacji tego festiwalu. Także zapraszamy w piątek na godzinę 20:30 tutaj właśnie na te błonia. Zapraszamy na koncert grupy Micro Music. Dzień dobry, witam Państwa i jeszcze raz witam w przepięknym miejscu, jakim są Błonia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Miejsce bardzo przyjazne, tak jak powiedział Pan Dyrektor Narodowego Centrum do organizacji koncertów. I od 3 lat tradycją stało się, że właśnie w tym miejscu przed koncertem w ramach Festiwalu Książki organizowane jest spotkanie autorskie. 15 czerwca na godzinę 19 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu w ramach Festiwalu Książki zaprasza na spotkanie z panem Krzysztofem Wargą, znanym pisarzem, krytykiem literackim, felietonistą. Spotkanie będzie spotkaniem w związku z najnowszą książką pana Krzysztofa Wargi, Sonnenberg. Książką, która, tak jak wiele innych, oscyluje wokół tematyki węgierskiej. Tutaj jednym z bohaterów jest Budapeszt, więc myślę, że warto na to spotkanie przyjść. Ci, którzy znają pana Krzysztofa Wargę z jego książek, wiedzą, że tak samo soczyste będzie to spotkanie autorskie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, tak jak przystało na Festiwal Książki, ma dla Państwa jeszcze kolejną propozycję literacko-muzyczną w niedzielę o godzinie 15:00, tym razem w Czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Piastowskiej 18 odbędzie się spotkanie z panem Piotrem Bukartykiem. Piotr Bukartyk, znany wszystkim bard, autor tekstów literackich, muzyk, który jest muzykiem bardzo wszechstronnym, bo zarówno świetnie czuje się w poezji śpiewanej, jak i w poczynaniach rockowych. Parę miesięcy temu wydał autobiografię zatytułowaną Fatalny przykład dla młodzieży. Myślę, że spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich chętnych, również dla młodzieży. Nie jestem pewna, czy z fatalnym skutkiem, myślę, że z wartościowym skutkiem intelektualnym, ponieważ pan Piotr Bukartyk jest bardzo barwną postacią. Z kolei tutaj jest soczysty język i otwartą głowę można było poznać, wsłuchując się chociażby w rozmowy pana Piotra Bukartyka prowadzone w piątkowe poranki z panem Wojciechem Manem. Na to spotkanie, tak jak jeszcze raz przypomnę, zapraszamy w niedzielę o godzinie 15:00 do Czytelni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Piastowska 18. To wszystko. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana Prezydenta. Szanowni Państwo, Miejska Biblioteka, tak jak wzorem lat poprzednich, oczywiście nie zapomina o najmłodszych.
Więc w naszej bibliotece przygotowaliśmy spotkania, warsztaty. Będzie specjalne wydanie w sobotę także z mamą i tatą, z udziałem pani Tiny Oziewicz, więc będzie to spotkanie wokół książki Masło nie śpi, ale także będą warsztaty plastyczne. Dla dzieci przygotowaliśmy także spotkanie, które odbędzie się w piątek z panią Joanną Kmieć wokół jej najnowszej książki Papug, czyli opowieść o potwornym apetycie na książki. Nie zapominamy także o młodzieży nieco starszej, bo wspólnie z wydawnictwem Akapit na naszej stronie będą zamieszczone szczegóły konkursu dotyczącego Jerzycjady, a nagrody dla laureatów zostaną wręczone 15 czerwca na scenie plenerowej z udziałem znanej aktorki, która będzie czytała, animowała zabawy dla dzieci, pani Jabłczyńskiej. To tylko niektóre z propozycji dla dzieci i młodzieży. Prosimy, żeby śledzić naszą stronę internetową, stronę festiwalową i tam będą zamieszczane wszystkie informacje. Oprócz tego myślę, że warto, abyście państwo odwiedzili festiwal w piątek, bo tam mamy dla państwa dwie jakże fajne, ciekawe propozycje. Pierwsza to wizyta pani Marty Dymek, która jest autorką nowej jadłonomii. Spotkamy się z autorką w piątek i będziemy rozmawiali o jej publikacji, natomiast w sobotę dla wszystkich chętnych, którzy zabiorą ze sobą nóż, deskę i swoje ulubione warzywo, odbędą się warsztaty i będziemy mogli pod kierunkiem pani Marty czarować znakomite wegańskie potrawy. Spotkania piątkowe na placu, na scenie plenerowej i na Placu Wolności zakończymy prezentacją znakomitej biografii poświęconej Ciechowskiemu. Ciechowski to idol i twórca zespołu Republika, znakomity muzyk, autor tekstów i Lżejsze od fotografii. To biografia najobszerniejsza poświęcona temu muzykowi, której autorem jest Piotr Stelmach, a rozmawiać o Ciechowskim będzie z muzykiem, prawą ręką Ciechowskiego, czyli ze Zbyszkiem Krzywańskim. Więc szanowni państwo, o Ciechowskim trochę wspomnieniowo, a także myślę, że i trochę muzycznie będziemy mogli uczestniczyć w tym spotkaniu na Placu Wolności. W sobotę z kolei takim niewątpliwym naszym gościem będzie pan profesor Jerzy Sztur, którego znamy ze znakomitych reakcji teatralnych, filmowych, ale Jerzy Sztur to także autor wielu znakomitych książek. Ostatnia jego publikacja, Moje smoki dobre i złe, i to o niej będziemy rozmawiali, ale nie tylko, bo na pewno będziemy zainteresowani książką dla dzieci, której jest autorem pan profesor, a także o jego kreacjach aktorskich i filmowych. Na spotkanie, na którym też chciałam państwa zaprosić, to jest spotkanie z Cezarym Harasimowiczem, którego także znamy ze szklanego ekranu, bo to aktor, scenarzysta, ale także autor znakomitej książki Saga, czyli Filiżanka, której nie ma. Pan Cezary zebrał fotografie, wspomnienia swojej rodziny i spisał nam na kartach książki znakomitą sagę. Ta książka jest niezwykle poczytna, chętnie wypożyczana przez czytelników. To, szanowni państwo, tylko niektóre z propozycji, które mamy dla państwa. Wszystkie szczegóły oczywiście na stronie festiwalu książki, a także na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Więc między 15 a 17 bądźcie państwo z nami. Dziękuję. To na zakończenie i podsumowanie to może głos od organizatorów. 15-17 czerwca to już będzie trzeci Festiwal Książki Opole 2018. Myślę, że jak z prezesem Szewczykiem 3 czy 4 lata temu myśleliśmy, żeby zorganizować targi, to nie wierzyliśmy, że dojdzie już do trzeciej edycji i że to wszystko tak się rozwinie. Więc warto pamiętać, że Festiwal Książki to przede wszystkim spotkania u partnerów, ale i też serce, które będzie miało miejsce na Placu Wolności, a tam scena plenerowa, gdzie będą miały miejsce liczne spotkania autorskie, między innymi z panem Remigiuszem Mrozem, panią Joanną Bator, wspomnianym przez panią Danutę Jerzym Szturem, Marcinem Mellerem, Dorotą Masłowską, ale i wielu, wielu innych, więc spotkania są zarówno skierowane dla tych młodszych, starszych, jak i dla dorosłych uczestników festiwalu.
ale warto pamiętać o tym, że Festiwal Książki to przede wszystkim też targi książki, więc na które serdecznie zapraszamy, ponieważ w tym roku do Opola przyjedzie ponad około 70 wydawnictw. W porównaniu do poprzednich lat to jest prawie dwa razy więcej, więc myślę, że teraz Opole może się poszczycić prawdziwymi, wielkimi targami książki na równi z innymi wojewódzkimi miastami. Więc serdecznie zapraszamy Opolan do wzięcia udziału w wydarzeniu, do poznania też oferty wydawniczej wydawnictw, największych wydawnictw, bo zarówno Świat Książki, wydawnictwo Czarne, wydawnictwa Wielka Litera, wydawnictwa też, które wcześniej nie były w Opolu, a chciałyby się dowiedzieć, jak jest u nas, ponieważ słyszały, że jest bardzo ciekawie. Więc serdecznie zapraszamy na festiwalowe atrakcje, zapraszamy na targi książki, ale i przygotowaliśmy też kilka ciekawostek dla Państwa. Między innymi zapraszamy na pokaz mody nawiązujący do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a będzie to pokaz mody 1918, ponieważ do Opola przyjedzie warszawska formacja, która przedstawi, jak wyglądała moda 100 lat temu, a będzie to uzupełnienie dyskusji o tym, co 100 lat temu ludzie czytali, jak wyglądało życie 100 lat temu, jak wyglądało życie codzienne. Chcielibyśmy w ten sposób nawiązać właśnie do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeszcze dodatkową atrakcją, czymś, czego jeszcze do tej pory nie było, jest to ciekawostka i coś ciekawego przede wszystkim dla młodszych czytelników, a konkretnie na festiwalu będzie miał miejsce nasz festiwalowy pokój zagadek, który będzie miał miejsce w strefie chillout, gdzie uczestnicy będą mogli rozwiązywać poszczególne zagadki, chodząc pomiędzy poszczególnymi wydawnictwami, czytając książki, odpowiadając na poszczególne zagadki. Na każdego uczestnika będzie czekała oczywiście książkowa nagroda. Festiwal to właśnie spektrum różnych działań, czyli zarówno mamy spotkania, mamy targi, ale i mamy wielkie opolskie dyktando, które będzie miało miejsce w sobotę, 16 czerwca. Ze względu na duże zainteresowanie zarówno tych starszych, jak i młodszych uczestników, w tym roku rozszerzyliśmy ofertę, ponieważ dyktando będzie również skierowane dla tych młodszych, czyli mamy wielkie i małe opolskie dyktando. Zapisy już ruszyły, więc serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.festiwalksiążki.pl, gdzie należy wejść w zakładkę Polskie dyktando i zapisać się, wygenerować swój numer, udać się z zarejestrowaną informacją podczas Festiwalu Książki Opole 2018. Na zakończenie jeszcze chciałam wspomnieć, że Festiwal Książki to te również koncerty. Już wspomnieliśmy o koncercie Micromusic, czyli rozpoczniemy bardzo muzycznie, ale i również festiwalowe trzy dni zakończymy również akcentem muzycznym, ponieważ serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z panem Świetlickim, a tuż po spotkaniu zapraszamy na koncert młodej dość formacji pana Świetlickiego. Jest to formacja jazzowa Zgniłość. Warto podkreślić, że na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny, więc serdecznie zapraszamy. A na zakończenie mamy tutaj również prezesa Fundacji Fabryka Inspiracji i Drukarni Opolgraf, który już do nas dołączył i myślę, że parę słów by mógł powiedzieć. Przepraszam za delikatne spóźnienie, ale tutaj już wszystkie szczegóły zostały omówione. Cieszymy się przede wszystkim, że udało nam się doprowadzić już do tej trójki, tak? Bo tak co roku sobie odliczamy, że najważniejsze jest ta cykliczność. Nie jednorazowe wydarzenie, ale coś, co się wpisuje w charakter miasta i co tydzień są jakieś ciekawe imprezy. A tym razem jest to właśnie takie spotkanie związane z czytelnictwem, z książką, o trochę innym charakterze niż zazwyczaj się dzieje. Impreza jest plenerowa, to chcieliśmy tylko Państwu pokazać, jaką pogodę zamówiliśmy na te trzy dni. To właśnie będzie taka jak dzisiaj, dokładnie, tak jest zakontraktowane. Będzie to oczywiście takie w wersji festynowej i tak chcieliśmy, żeby książka nie kojarzyła się tylko i wyłącznie, za przeproszeniem, z biblioteką i z miejscem za oknami, ale to, że można z nią obcować również na świeżym powietrzu z autorami właśnie w takiej konwencji, jak dzisiaj widzimy. I to jest najistotniejsze. Jedna jest taka informacja, którą sobie zapamiętałem z ostatniej konferencji na temat książki na Uniwersytecie Warszawskim. Kwestia nastawienia do czytelnictwa. Tak? Często uważamy, że to jest
fajne, przyjemne, jak ludzie czytają książki, ale jak nie czytają, to nic takiego złego się nie dzieje. Tak? Takie jest jakby powszechna jakby opinia. Natomiast podejście krajów zachodnich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, oni uważają, że ludzie mają tak samo jak prawo do wolności, tak samo mają prawo do tego, żeby czytać książki. A czytanie książek powoduje wzrost wartości kulturowej, ale też ekonomicznej krajów. I to jest już wyliczane biznesowo, bo nawet jest taki przykład Danii, że wysoki poziom czytelnictwa duńskiego przekłada się na 2-3% PKB w skali kraju. Także możemy nawet w ten sposób do tego podchodzić. Trochę to jest takie właśnie podejście, że chcemy, żeby Polacy czytali. A co będą czytać, no to już jakby ich wola, ich wybór. Ważne, żeby zapoznawali się z dłuższymi treściami niż tylko te, które są w internecie. Na koniec chciałem przede wszystkim podziękować ludziom, którzy jakby nas wspierają tutaj w tym działaniu, bo to nie jest tylko i wyłącznie działanie Fundacji Fabryki Inspiracji, ale to, że udało nam się namówić i pana prezydenta do tego i miasto, które chętnie od samego początku współpracuje z nami i właśnie i miejską bibliotekę i wojewódzką bibliotekę, także widać, że tutaj łączymy siły, żeby jakiś spektakularny efekt powstał. A widać, że ten trend w dużych miastach jest wyraźny pod tym względem, po naszych festiwalach i po naszych imprezach powstawały następne, bo za nami powstał właśnie taka duża impreza w Gdańsku, potem w Szczecinie, także widać, że inni idą drogą Opola. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie za przybicie i zapraszam Państwa już za niecały miesiąc na wspaniałą imprezę, która będzie w Opolu przez te 3 dni. Dziękuję serdecznie.